Okej, okay, moi drodzy. Od chwili mojego zapowiedzenia tego filmu, tam w ostatnim odcinku z Desert 1943, minęło 16 dni. Czyli konkretnie mówiąc, 2 tygodnie. Ale oto się wreszcie doczekaliście. Moi drodzy, obiecane, ponownie spóźnione podsumowanie zeszłego roku na moim kanale. Tym razem już nie opóźnione, tym razem już aczkolwiek nie o cały rok, a 8 miesięcy. No i od czego by tu właśnie zacząć? No... może od tego, że... że no tak samo jak miałem przyjemność rozpocząć podsumowanie roku 2022. Że... czy trzeba na pewno jest co podsumowywać? Bo póki co jedyne... bo do cholery jasnej... no jak sami widzicie, jedyne co w tym roku... ku miało jedyne co... no bo jak sami doskonale widzicie... przepraszam, pomyliłem rośniki w tym momencie. Jedyne co... no bo ja przepraszam bardzo... jedyne co tu... jedyne... no bo ja przepraszam bardzo... generalnie jak można tutaj wyraźnie zauważyć... generalnie, jak możecie tutaj zauważyć, przez cały kurde Boże rok 2023 jedyne co się ukazywało, to kolejne odcinki. Tutaj jesteśmy. Tak tu. Jedyne co się ukazywało, to kolejne odcinki gameplayowej serii z Happy Wheelsów mobilnych. Które wpierw ukazywały się co miesiąc, a potem począwszy od lipca zeszłego roku, zacząłem je przesyłać regularnie. Zacząłem je w miarę regularnie przesyłać na kanale. Przez cały kurde lipiec, przez cały kurde de sierpień w sumie. Bo lipiec tak to niespecjalnie pyknął. W międzyczasie też było jakieś... gdzieś filmy informacyjne oczywiście, różnego rodzaju. Suplement do filmu informacyjnego oraz okazji Dnia Niepoległości. No generalnie... nie powiem wam, że z lekkim poślizgiem przyjemność też ukazywać się te filmy, bo pomijające cały miesiąc, jak chociażby miało to przyjemność mieć miejsce, wątpliwą przyjemność miało to miejsce przy no co bardziej krótkich odcinkach nagrywanych praktycznie w godzinach szczytu, które no nie zdążyłem ja przestać przed końcem miesiąca, a dopiero kurde nazajutrz, kiedy już był następny miesiąc, niestety. No i cóż. Ważne jest natomiast, że udało nam się wreszcie tę serię doprowadzić do jakże zasłużonego kurde końca. W postaci odcinka pożegnalnego, chociaż planuję jeszcze być może wrócić do tej gry, o ile oczywiście dokończone zostanie jej aktualizowanie przez Jamesa Bonacciego. No i oczywiście początek świeżo zakończonej serii z Deserta 1943. Oraz spóźnione podsumowanie roku 2022 na moim kanale. Z czego też no niektóre odcinki z tych mobilnych HPS-ów, no kurde, trwały nawet ponad godzinę. A na rekord to miałem przyjemność opuść tutaj. No, 14 odcinek trwał 50 minut.
Najdłuższe w historii całej serii miały przedłużony odcinek 23, 24 oraz 4. Ale no zwłaszcza 4. Ten, w którym jak wiecie, z przed 2 lat, kiedy to no prawdziwo. No nie wiem, to został nazwany prawdziwą przeprawą przez mękę. Cóż. No i to tyle. Spóźnione podsumowanie roku 2022 trwało. Spóźnione podsumowanie roku 2022 na moim kanale trwało zaledwie z 20 minut. Z racji mojego rozgadania się na te i owe tematy. No, co bardziej szczegółowo. Bo jednak było o czym opowiadać, a teraz. A teraz w roku 2000. A teraz, jeżeli chodzi o rok 2023. No to już serio nie. No to już serio nie mam pomysłu, niestety. No to już serio nie mam pomysłu, niestety, bo jedyne co się na tym. Bo tak jak powiedziałem, jedyne co się na tym kanale miało przynajmniej pojawić w. Widzieć w zeszłym roku, to kolejne odcinki. Z gameplayowej serii z Happy Wheelsów. Kolejne odcinki gameplayowej serii z Happy Wheelsów. Kolejne odcinki gameplayowej serii z Happy Wheelsów. Kolejne odcinki gameplayowej serii z Happy Wheelsów. Począwszy od 6 aż do 24, kiedy to no. Pod koniec właśnie zeszłego roku udało nam się zrobić nam bardzo fajny świąteczny maraton. Bardzo fajny kocoworoczny maraton. Maraton mający na celu lub wreszcie kurde zakończyć moje zmagania z tą grą. No i udało się. I bardzo fajnie, sympatycznie udało mi się rozpocząć serię z zupełnie nowej gry. Gry, której obecnie została świeża seria zakończona, czyli DZ43. A o której to grze w sobie, mimo ich zmaganiach z nią, pozwolę sobie opowiedzieć dziś z kolei w podsumowaniu roku 2024 na moim kanale, ale to dopiero jest za 4 miesiące. I w roku 2025. Jak w ogóle to czas zapierdziela, matko boska. No ale sami widzicie jak wygląda sytuacja. A dlaczego miało przyjemność wszystko z takim mniej lub zmniejszym większym podziwem się okazywać z ewentualnymi tylko maratonami po drodze? No, bo tak jak mówię, cały czas jeszcze ta siedząca w mojej... Cały czas jeszcze ta siedząca we mnie klątwa, która no przez cały rok 2023 dane mi było właściwie odkryć, że to ona miała przyjemność pociągać za wszystkie sznurki. O czymś zresztą opowiedziałem chyba w którymś odcinku ku informacyjnym właśnie w tamtym roku 2023, że to ona tak naprawdę pociąga za wszystkie sznurki mojego robienia różnych tam bezsensownych rzeczy marnujących tylko mój drogocenny czas. I tak dalej. Nie zamierzam się na ten temat znowu produkować. No i oczywiście kwestia tego, że począwszy od końcówki 2020 roku. No serio. Michał Media zrobiła sobie przerwę od filmów, a przydałoby się właśnie dokończyć tego trzeciego wrobionego detektywa, co nie? No właśnie, ile to już tego ja naobiecywałem? No po prostu żałosne. No ale wiecie jak jest, no. Raz, że ten uporczywy kuktatoso, które chciałbym wreszcie
cię zwalczyć, a chcę wykorzystać obecne jeszcze pozostałe dni wakacji do tego, aby to wreszcie zrobić i zająć się tak pełnoprawnie, bez żadnych wyrzutów sumienia, osobistymi przyjemnościami, tak pełną kurde parą i odhaczyć pewne, i odhaczyć z opóźnieniem pewne rzeczy, żebym miał wreszcie kurde spokój i mógł być tak 100% na bieżąco z tym, co się teraz dzieje. I kiedy to już się w końcu kurde uda, to możecie być pewni, że prędzej czy później ten trzeci wrobiony detektyw zostanie dokończony. No znów wrobiony, zostanie wreszcie dokończony. Kolejne części się ukażą. Prolog już był. Teraz trzeba będzie nakręcić kolejne trzy akty wielkiego finału przygód Rogersa Browna, ale wpierw to polecam wam poczekać na zupełnie nową serię gameplayową, serię na kanale, po to jak skończyliśmy Desert 1143, no i jeszcze też parę innych materiałów. No to jest właśnie ten, tak czy inaczej, to jest właśnie ten obiecany w ostatnim odcinku Deserta z Desert 1943 materiał informacyjny na tym kanale. Ci miał ukazać się jeszcze na przełomie lipca i sierpnia, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Musieliście czekać na to 16 dni. No i oto więc mamy, no, podsumowanie roku 2023 na moim kanale spóźnione, tym razem opóźnione już nie o cały rok, a zaledwie 8 miesięcy, najlepsze, co mogę powiedzieć, to najbardziej dobitne, czy coś w tym stylu, no już to, no miałem to słowo w głowie, ale mi z niego wypadło, chwila. Najbardziej dokładny. Najdokładniejszy sposób, w jaki mogę je uczynić, to po prostu nadal walka z wewnętrznymi demonami. O czym zresztą wspominałem w podsumowaniu roku 2023, ale tutaj macie przyjemność już być tego dokładniejszymi świadkami. Tam oczywiście też w międzyczasie do filmów regularnie ukazujący się na kanale, tam z mniejszą, większą częstotliwością, musiałem też oczywiście ogarnąć swoje prywatne rzeczy, co z jednej strony się udawało, z drugiej niekoniecznie, nie? I tak się ta sezonowa praca nadal ciągnie po tych dwóch kurde latach. Niestety. Począwszy od kurde drugiej połowy, przez zeszłych wakacji. A wszystko przez to, że zapoznałem się z o jedną cudzą opinią w internecie na jakiś temat za daleko. Że tak powiem. No. Ale w ten konkretny temat nie będziemy dalej wchodzić, po prostu powiem tylko, że ludzie, no, nie, jak macie dobry humor i chcecie sobie fajne wakacyjne rzeczy porobić i tak dalej, no to proszę was, nie zaglądajcie niepotrzebnie do internetu, bo ewentualnie możecie się natknąć na marudy, które zniszczą wam dobrą zabawę. Wy no, stopacie po tym środowisku ostrożnie, bo nie bez powodu mówi się, że internet to dziś. To dzicz. Tyle powiem. Ja sobie to zrobiłem w wyniku swojej kurde głupoty. I bardzo tego żałuję, chciałem to wreszcie pokonać poprzez wreszcie ogarnięcie. Ogarnięcie kurde rzeczy na dobre. Zaś póki co,
to w tym podsumowaniu żegnam się z wami, no, podsumowanie roku 2023 na moim kanale. Jak widzicie, podobnie jak przy podsumowaniu roku 2022, no nie ma za bardzo co podsumowywać. Poza tym, że no, z moimi wnętrznymi demonami walki mojej jest ciąg dalszy, a całej tej ogólnej klątwy, która okazała się za tym wszystkim stać, nie udało mi się pokonać niestety przed końcem zeszłego roku. No i tym, że i walka z nią no dalej postępuje w tym oraz nie będzie postępować sobie w tym, dopóki się nie ogarnę tutaj tak serio, serio wreszcie, bo mimo licznych prób nadal no właśnie. No i oprócz tego też, no, jeżeli chodzi o bezpośrednią zawartość na kanale, to no kolejne odcinki Skapirystów, które okazuje się raz mniej, miałem przyjemność się ukazywać, znaczy raz mniej, a raz bardziej regularnie. Zwłaszcza no podczas wakacji, jak i pod koniec zeszłego roku. No i jeszcze w międzyczasie tego go były filmy informacyjne. Dwa. Wliczając to również suplement do tego przy okazji dnia niepodległości oraz pod, no i jeszcze no i wreszcie no w sumie też trzeci spóźniony na podsumowanie roku 2022 na moim kanale. No i pierwszy odcinek z Desert 1043, no i wreszcie podsumowanie no ogólnie roku zeszłego i życzenia z okazji 2024. No to cóż. No i cóż, no. No to tyle. To tyle, co miałem w sumie do powiedzenia. Chociaż gdybym miał taki pełnoprawny scenariusz, to mógłbym jeszcze pogadać trochę na te i owe rzeczy. A i w sumie przecież i tak mam o czym. Czym? Bo tutaj, no, liczba subskrypcji. Jak możecie zaobserwować w roku 2020, pod koniec roku 2023, w moim podsumowaniu roku 2022, no skoczyła do liczby 36 czy tam 7 subskrybentów. Jeszcze pozwolę sobie to sprawdzić, czekajcie. Dokładnie tak, 36 subskrybentów i 177 filmów oraz 5000 oraz 5000 oraz pi, oraz 5,5 oraz 5000 wyświetleń, 5613 wyświetleń, ponad 5,5 tysiąca wyświetleń było w zeszłym roku. Natomiast w tym roku, tutaj w ogóle nie patrzcie na te dziwne rzeczy na karcie obok. Natomiast teraz, no, w przeciągu Natomiast teraz z kolei, no, stan na 2024 rok, sierpnia 2024 roku wygląda tak, że doszło mi trzech subskrybentów i mam teraz 6000 wyświetleń. Czyli no, fajnie tutaj cyferki rosną, chociaż nie pokusiłbym się, aby było tego nieco więcej, ale żeby nie było, to nie, niczego do was nie zachęcam. Oczywiście. No i ten kurde de opis kanału, który w sumie teraz jest ledwo aktualny. Ale tak czy inaczej, 5 kolejnych dni odpieram siłości. Swoją drogą też zorientowałem się, że kurde, i dokładnie w tym samym momencie podsumowałem w sumie no wyświetlenia i subskrypcje na moim kanale co w roku 2022. I film będzie ewidentnie trwać tak samo, nawet jeżeli nie troszeczkę dłużej.
No, w każdym bądź razie, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film informacyjny podsumowujący z opóźnieniem, tym razem zaledwie 8-miesięcznym, rok poprzedni na moim kanale, tym razem 2023. Jeżeli chodzi o ten rok, to życzę Wam oczywiście no tej też okazji, no pozostałych, szczęśliwych pozostałych jego miesięcy, bo gdyby materiał ten powstał w styczniu, to bym życzył Wam, no tak samo jak w materiale podsumowującym z roku 2023 ogólnie, no wszystkiego dobrego z okazji nowego roku. Ale jako iż wyszło jak wyszło, to no cóż. No i tak, ostatnie 10 dni, 10 dni na raz. Nie pozostaje Wam teraz nic innego, Wam z kolei i mi, niż tylko czekać na kolejną gameplayową serię na kanale. I mam w sobie parę propozycji. Z jednej strony, po tym jak zakończyliśmy Desert 1043 właśnie, no taką oczywiście do przechodzenia tym razem grę. I mam parę propozycji. Z jednej strony, taką taktyczną strzelankę osadzoną we współczesnych realiach, jak o oddziałach specjalnych, tam policyjno-wojskowych, o tytule PARS, a z drugiej też osadzoną w czasach II wojny światowej, ale z tego side-scrollera, gdzie jako samotny żołnierz mierzymy się z armią sił osi. Zobaczy się. Zaraz się zresztą zobaczy, zresztą zobaczymy, co uda się ostatecznie z tego, co uda się ostatecznie z... Zresztą zobaczymy. Zobaczy się, która z tych serii styknie, która z tych serii postanowię ja nagrać najpierw, tam jaki będzie mój pryzmat. No, zobaczymy, którą z tych serii postanowię ja nagrać, ale jakoś byliśmy ostatnio serię w czasach II wojny światowej, z gry osadzonej w czasach drugowojennych, no to przydałoby się w tych drugowojennych realiach na chwilę pozostać. No i będziemy mieli też gotową grę do następnej serii. Ja raczej nie jestem typem człowieka, który by prowadził serię z dwóch gier na raz. Chociaż z drugiej strony, albo i nie. Nie, niech będzie tak, jak jest. Dziękuję Wam wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale na kanale, tym razem z kolejnych serii gameplayowych, tym razem z gier faktycznie takich do przechodzenia. No i trzymajcie się tam w tych pozostałych dniach wakacji. Ciao! No i kurde, wyszedł 23-minutowy materiał. Ja pierdzielę.